W twórczości Czerlonisa mówić raczej można o wzajemnym i harmonijnym współistnieniu, dopełnianiu się malarstwa, muzyki, a nawet słowa pisanego. Rzeczywiście Czerlonis rozpoczął swoją artystyczną drogę od muzyki. Kiedy jednak już jako absolwent Warszawskiego Instytutu Muzycznego, a później konserwatorium w Lipsku, otrzymał propozycję posady we wspomnianym instytucie, odrzucił ją ku zaskoczeniu najbliższych przyjaciół i postanowił rozwijać się w kierunku plastycznym. Nigdy jednak nie zrezygnował z muzyki i w trakcie swojego niezwykle krótkiego, bo 36-letniego życia stworzył nie tylko kilkaset utworów plastycznych, ale porównywalną ilość kompozycji muzycznych. Spuścizna literacka jest chyba najbardziej enigmatyczna w całym dorobku Czerlonisa. Wynika to po trosze z tego, że znaczna część tych materiałów zniknęła bezpowrotnie i zachowała się i tak w fragmentarycznych tłumaczeniach. Utwory, które przetrwały i co ważne przetrwały w oryginale, czyli w języku polskim, to między innymi 12-częściowy utwór Listy do Dewduraczka, powstał zresztą w Krynicy, kiedy Czerlonis przebywał tam wspólnie z rodziną Wolmanów, i wyimki z tego utworu również przytaczamy na naszej ekspozycji.